Dzień dobry, bardzo serdecznie wszystkich witamy. Dzisiaj poeta, który mieszka w Bydgoszczy, Dariusz Tomasz Lebioda. Wiersze pochodzą z książki Bulwar Singera, która ukazała się w Bydgoszczy w 2012 roku. Są to wiersze amerykańskie. Sacco i Vanzetti. Pierwsze. Ktoś pytał o wasze ostatnie chwile. Ktoś patrzył, jak umieracie. Ironił łzy. Nikt wam nie pomógł. Nikt nie podał ręki. Nikt nie krzyknął litości. Patrzyliście dumnie przed siebie. I tak bardzo żal wam było świata. Nikt nie chce umierać, gdy dorastają dzieci. Nikt nie chce zostawić żony w żałobie. Tłumy gromadziły się na placach Europy. Wołano: wolność dla niewinnych! Nikt jednak nie mógł wam pomóc. Nikt nie zburzył murów więzienia. Dwa. Ameryko, dlaczego zabiłaś swoich synów? Ameryko, dlaczego zabiłaś swoich synów? Ich życie się skończyło, ale walka trwa. Ostatni i pierwszy moment był ich. Trzy. Tylko agonia była ich triumfem, a reszta odcisnęła się bólem w sercach. Zatoka Meksykańska. Siedzę na brzegu oceanu i otrzepuję rozgwiazdy z piasku. Spokojny jak Zatoka Meksykańska. Szczęśliwy jak bujający nad falą kormoran. Obok leżą miliony muszli, strzępy wodorostów i martwe jeżowce, gąbki. Wszystko zmierza ku nicości. Wszystko rozkłada się ostatecznie. Tylko zatoka trwa w turkusie i lazurze. Spokój rozlewa się we mnie jak ciepłe wody. W głębinach myśli, w toniach istnienia. Jestem spokojny jak Zatoka Meksykańska. Dziękuję. Do zobaczenia.